Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, w jaki sposób napisać recenzję. Recenzja. Musicie zapisać imię, nazwisko. Oczywiście musicie zapisać tytuł filmu. Następnie chciałabym, żebyście ocenili ten film, czyli napisali, zdecydowali, ile gwiazdek mu dać. A ja oceniam ten film Mustako, czyli Wąsy, na 4 gwiazdki, bo dla mnie może nie był najwspanialszym filmem, który oglądałam, ale był takim, który zrobił wrażenie. Na pewno mieści się ponad przeciętną. Następnie, jeżeli dałam mu 4 gwiazdki, to muszę dokończyć to zdanie, które tutaj italikiem jest związane. I muszę skorzystać z tych wyrażeń, które mieszczą się poniżej, czyli czy to jest realistic, fantastic, funny, tragic, exciting, czyli ekscytujące, albo ordinary, zwykły, thrilling, boring, beautiful, piękny, awful, brzydki, moving, taki, który powoduje, że jestem zaintrygowana, poruszona, albo scary, czyli straszny, clear, czyli taki logiczny, ambiguous, dwuznaczny. Właściwie tutaj można byłoby też tego użyć, dwuznaczny, ambiguous, clever, mądry i stupid, czyli głupi. Ja wybrałam I like this film because it's moving and clever. Następnie chciałabym, żebyście zamieścili podstawowe informacje, czyli jaki to jest typ filmu. Action, adventurous, czyli to jest, tutaj troszeczkę tak szybciej idę, przygodowy, comedy, drama, czyli taki fabularny, documentary, czyli przyrodniczy albo dokumentalny, historyczny, wojenny, thriller, czyli taki przerażający, crime, czyli jakiś taki detektywistyczny, horror, fantasy, western, sportowy, polityczny czy film animowany, animation film. My sobie tutaj zapiszemy, że it is, jaki to jest film, to będzie fabularny, wprawdzie krótkometrażowy, ale fabularny i wydaje mi się, że ten film to będzie troszkę o przygodach tej dziewczyny, czyli it is a drama film but also it is an adventurous film. Następnie musimy poszukać informacji dotyczącej filmu, takich konkretnych, czyli kto był reżyserem. The film was directed by, był reżyserowany przez. Ja sobie już przygotowałam tutaj ze strony www.kinowtrampkach.pl sobie wzięłam. Niestety nie sprawdziłam, kto grał główną rolę. Tutaj trzeba znaleźć w napisach końcowych, będzie informacja znajdowała się w każdym filmie, kto grał, czyli na przykład Wiktoria Kąsek plays the main character. Jeżeli tą osobą jest jakaś znana aktorka, czyli odgrywa główną rolę, to wtedy możemy użyć wyrażenia it stars. Następnie setting, to znaczy miejsce akcji, gdzie rozgrywa się ten film. The film is set in a strange city where, tak to nazwiemy, all the people wear mustache. Następnie plot. Plot to, i to jest to zdanie, które nas interesuje. Następnie plot, czyli fabuła filmu. Plot zawsze opisujemy, czyli fabułę zawsze opisujemy, przynajmniej w języku angielskim, w czasie teraźniejszym prostym. I zasadą jest, że nie zdradzamy wszystkiego. The film is about a girl who wants to be a dancer. Ja sobie tak wymyśliłam. One day. I teraz musimy w kilku zdaniach nakreślić, o co chodziło. She asks her father about a dancing contest. Pamiętacie tę pierwszą scenę? Następnie, cóż tu możemy napisać?
to możemy napisać. Ja też się zastanawiam. She, żeby przeskoczyć, żeby to pokazać, she signs the permission, czyli podpisuje zgodę na ten contest, na te zawody, na ten konkurs samodzielnie, czyli she signs the permission herself and goes to the dancing school. Pamiętacie tą nauczycielkę dziwną? Then, i to są fajne wyrażenia, then, after that, then she, przeskakując już, she falls into, i cóż to była za woda, into the river. Każdy musi podjąć sam decyzję. Ja nie, przyznam się, że nie wiem, czy to była river, czy to był lake, czy to była, czy to było sea, może lake bardziej. Wy podejmiecie decyzję. Then she falls into the river. Then, okay, fortunately, czyli na szczęście, she survives and meets new friends. No i fajnie. I to jakby pokazuje, o czym jest ten film, ale nie zdradza, co się będzie działo później. A możemy to zakończyć w ten sposób. What happens next? You have to watch the film. Ok, i teraz mamy tę informację dotyczącą fabuły i to jest właśnie to, co jest ważne dla recenzji. Następnym etapem czy częścią recenzji jest opis osoby, którą lubicie, czyli primary, główny bohater albo pośredni, protagonist pozytywny, antagonist negatywny, round and flat, czyli złożony i taki prosty, dynamiczny albo statyczny. Tutaj macie poniżej przymiotniki określające charakter smart, czyli mądry albo szalony, talkative, czyli taki gadatliwy albo nieśmiały, active, passive, to jest bardzo fajne, curious, czyli ciekawski, albo unstable, niestabilny emocjonalnie. No i teraz wracamy do tego naszego filmu i my favorite character. Ja sobie tutaj przekopiuję. My favorite character is... the girl, because, i teraz musimy króciutkie uzasadnienie dlaczego, because she is, i możemy użyć tego wyrażenia primary character, ja używam the main character, czyli główną bohaterką filmu, dlatego że jest główną bohaterką. I teraz she is also, o, uciekło mi tutaj obrazek, nie uciekł, zaraz go sobie wrócę. She is also, i jaką ona jest? She is also a protagonist, czyli pozytywnym, postacią. And a very dynamic character, a protagonist and a very dynamic character, bo dynamiczna, bo ona się zmienia, bo w trakcie filmu coś tam się w niej zmienia. I teraz jaka? Dla mnie była miła i dla mnie także była odważna, bo weszła na tę scenę i też aktywna, bo tutaj przy postaciach filmowych zwracamy na to uwagę. She is nice, she is brave and active, tak sobie, żeby tu już za dużo nie wybierać. I trzeba króciutkie uzasadnienie. Możecie dłuższe, możecie przy każdej cesze napisać uzasadnienie, dlaczego tak myślicie, a możecie po prostu to skumulować. She is nice, brave and active, she helps her friend on the stage. Pamiętajcie, czyli przepraszam, tu mi coś przeskoczyło. Pomaga koleżance, przyjaciółce na scenie. I to byłby opis, tak mógłby wyglądać prosty opis postaci. Następnie chciałabym, żebyście pod koniec zarekomendowali ten film. Czy wam się bardzo podoba, czy średnio?
Chciałabym, żebyście komuś ten film zarekomendowali. I teraz pod jakimi względami? Albo ze względu na setting piękny, albo na postacie, albo casting, czyli grę aktorską, albo artystyczne warunki, albo po prostu ze względu na to, że ciekawa jest fabuła, albo jakąś niesie wiadomość, przesłanie. Muzyka, może czasami efekty specjalne. Nie tutaj miały miejsce efekty specjalne, ale różne filmy będziecie opisywać. Czyli I definitely recommend this film. It is ideal for people. It is ideal for people who like watching films about adventures. I co tu jeszcze można powiedzieć, dodać? Można jeszcze and films with a message. Ponieważ w tej, jak już powiedzieliśmy sobie, w tym filmie było jakieś przesłanie, że warto pomagać i warto, warto nie zostawiać przyjaciół samotnych. I w ten sposób doszliśmy do końca naszej recenzji. To wszystko, co jest zaznaczone na żółto, to jest nasza recenzja. Dziękuję bardzo.